Cześć, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Przetestowałem dokładnie podkładkę HyperX Fury i dzisiaj podzielę się z Wami moimi wrażeniami z testów, tak więc zapraszam Was na prezentację możliwości tej podkładki. Jeśli jesteście ciekawi ceny tej podkładki i innych wielkości tej podkładki, sprawdzicie to sobie w opisie filmu. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Jest to seria podkładek o nazwie Fury, profesjonalne podkładki pod myszkę dla graczy. Tutaj mamy rozmiar L, ale jak widzicie są też inne rozmiary. Mamy najmniejszy rozmiar 290x240, pośredni 360x300. Tutaj mamy już naprawdę spory rozmiar 500x420 mm i mamy też do wyboru gigantyczną podkładkę 900x420, która jest po prostu bardzo szeroka. I mamy napis Feel the Fury, poczuj furię. Możemy też sobie dotknąć przez okienko tej podkładki logo HyperX-a. No i takie podstawowe cechy. Bardzo dobra jakość wykonania dla najlepszej precyzji. Naturalna guma, która zapewnia nam komfort i przyczepność tej podkładki do blatu. Jest oczywiście bardzo ważne, ponieważ nikt nie lubi, jak podczas gry podkładka się przesuwa po blacie. No i portable for gaming, czyli przenośna w zastosowaniach gamingowych. Oczywiście jak każda podkładka wystarczy zwinąć, chyba że jest to podkładka twarda, wtedy trzeba sobie w coś schować. Natomiast tu mamy typowo podkładkę miękką, materiałową. Natomiast zobaczcie za chwilkę, że jest ona dość gruba, grubość 4 mm, czyli naprawdę konkretna, gruba podkładka. No i oczywiście rzecz też w sumie oczywista, 2 lata gwarancji na ten produkt. Ale dobrze, już dość o informacjach z pudełka. Zobaczmy sobie po prostu, jak ta podkładka wygląda i będziecie też widzieli potem wyniki testów. Ok, wyjmiemy ją, zobaczcie. Warstwa spodnia stawia bardzo duży opór, więc powinna się bardzo, bardzo dobrze trzymać powierzchni. Teraz to sprawdzimy sobie. Natomiast grubość, no patrzcie, 4 mm to już jest po prostu świetna grubość. Rozwijamy ją sobie w tej chwili. Od spodu mamy logo Kingstona. I moi drodzy, cała podkładka ledwie mieści się w kadrze. Logo HyperX-a w rogu, a cała podkładka ma równomierną, gładką powierzchnię. Powierzchnię w kolorze czarnym. Dlatego świetnie powinna współpracować i z myszkami optycznymi, i laserowymi. Na początek sprawdzimy sobie, jak ta podkładka zachowuje się na blacie. Zobaczcie, próbuję teraz przesunąć. Pociągniemy mocno, to się przesuwa bardzo z oporem, więc pod względem przyczepności do blatu po prostu jest świetnie. Zobaczcie, pcham ją teraz, cały stolik się trzęsie, natomiast podkładka ani drgnie, czyli mamy pewność, że podczas grania nie będzie nam uciekać. Mamy tutaj powierzchnię bardzo dużą, czyli dobra dla tak zwanych low sensowców, czyli osób, które grają na niskich ustawieniach DPI, chociażby w Counter Strike'a. Za chwileczkę sobie taki test też zrobimy.
No dobrze, więc widzieliście takie poglądowe testy, które wyszły naprawdę korzystnie dla tej podkładki. I myszka laserowa, i myszka optyczna nie wykazywały żadnych problemów z gubieniem się sensora, z jakimiś anomaliami. Jak widzicie, podkładka ma bardzo dobrą, jednolitą, finalną powierzchnię. Jest na tyle duża, że można wykorzystać ją do wszelkiego rodzaju gier i do wymagających szybkich ruchów i do wolniejszych. Jest też na tyle gruba i na tyle miękka, że zapewnia fajne podparcie dla naszego nadgarstka. Więc mówiąc krótko, jest po prostu i funkcjonalna, i wygodna. Moim zdaniem jedna z lepszych, o ile nie jedna z najlepszych podkładek, jakie testowałem ostatnimi czasy. Naprawdę solidny i udany produkt. Możecie śmiało w taką podkładkę zainwestować, jeśli szukacie czegoś wykonanego naprawdę dobrze i lubicie podkładki grubsze. Ponieważ mamy też podkładeczki 2 mm, nawet 1 mm, natomiast dla mnie dobra podkładka musi mieć przynajmniej te 3-4 mm i takie osobiście preferuję. Co do wielkości, kwestia gustu, kwestia też tego, jak duże macie biurko, ile macie miejsca. W moim przypadku taka L-ka jest fajna. Mamy jeszcze większą i mamy dwa mniejsze rozmiary, czyli S i M. Dlatego każdy może sobie dopasować do swojego blatu, swojej powierzchni roboczej, tam gdzie gracie, gdzie pracujecie. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Ceny podkładki sprawdzicie oczywiście w opisie filmu i rozmiary też. Macie tam linki do wszystkich 4 rozmiarów i ceny. Dlatego myślę, że dla Was ułatwienie. Pamiętajcie, że codziennie na kanale nowy film, warto wchodzić, warto zaglądać. Widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!